ruszyła druga edycja szkolnego budżetu obywatelskiego Tczewa, w ramach którego uczniowie mogą zgłaszać projekty związane na przykład z doposażeniem swoich placówek. Ubiegłoroczna pierwsza edycja szkolnego budżetu obywatelskiego okazała się sukcesem. Za pomysł i utworzenie tej inicjatywy prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki został nominowany przez mieszkańców do Europejskiego Konkursu Innowacje w Polityce 2018. Budżet obywatelski jest adresowany do wszystkich naszych szkół podstawowych, samorządowych, jest ich 9 i uprawnieni do udziału w tym budżecie, a więc i do zgłaszania wniosków i później do głosowania są wszyscy uczniowie danej szkoły. Szkoły mają do dyspozycji łącznie 200 tysięcy złotych, czyli na każdą z placówek przypada nieco ponad 22 tysiące złotych. I o jakby rozdysponowaniu tej kwoty decydują uczniowie. Jeżeli chodzi o wnioski, które można składać w ramach szkolnego budżetu obywatelskiego, musi to być coś trwałego, czyli na przykład jakiś zakup, jakaś drobna inwestycja. W pierwszej edycji szkolnego budżetu obywatelskiego głosowało około 4 tysięcy uczniów. W ubiegłym roku zrealizowano 18 projektów. Były to na przykład jakiś zakup szafek, zakup nagłośnienia dla szkolnej sceny muzycznej, wyposażenie kącików wypoczynkowych, wyposażenie boiska szkolnego czy jakichś terenów rekreacyjnych przy szkole. Także pomysłów było dużo i tutaj też liczymy na inwencję uczniów w tym roku. O tym, w jaki sposób jest przeprowadzany ten budżet, w poszczególnych szkołach decydują dyrektorzy. Czasami są to takie kampanie przypominające trochę kampanie wyborcze. Uczniowie chodzą, przekonują do swoich pomysłów swoich kolegów. Także może to być ciekawa sprawa. Uczniowie mogą zgłaszać swoje pomysły do końca maja. Później one są weryfikowane w poszczególnych szkołach i od 10 do 18 czerwca to jest termin głosowania i do 25 czerwca poznamy wyniki szkolnego budżetu obywatelskiego 2019. Czy jest szansa, że te zwycięskie projekty będą zrealizowane jeszcze w wakacje, czy w późniejszym terminie? Termin jest do końca roku kalendarzowego.